Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu Nowego Ładu, w nagraniu, które inauguruje cykl, nowy cykl komentarzy Michała Nowaka raz w tygodniu od naszego eksperta, autora cyklu Raport z frontu. Będziecie mogli Państwo usłyszeć bardziej ogólny komentarz na temat tego, co się dzieje na froncie, na temat istotnych wydarzeń z perspektywy czy to politycznej, czy militarnej. Witam Cię, Michale, w naszym nowym cyklu. Witam również i witam przede wszystkim Państwa przed odbiornikami. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa serdecznie do subskrybowania naszego kanału oraz zapraszam do wspierania naszych działań poprzez serwis Patronite. Można również wpłacać przez system PayU, można nas wspierać przez system PayU. Dzięki Państwa hojności, dzięki Państwa zaangażowaniu takie nagrania jak te mogą się odbywać. Michale, dzisiaj porozmawiamy o ukraińskiej kontrofensywie, na którą czekamy, którą ogłoszono już jakiś czas temu, no ale czekamy i nie możemy się doczekać. Czy ta kontrofensywa ukraińska nastąpi, a może jest to element jakiejś operacji informacyjnej? Jak sądzisz? Tu odpowiedź nie będzie jednoznaczna, bo po pierwsze ona odbyć się siłą rzeczy musi. Wojna toczy się na terytorium Ukrainy. Ukraińcy dążą do tego, aby wyzwolić albo cały okupowany przez Rosjan obszar, albo przynajmniej jego znaczną część, to po pierwsze. Po drugie, inicjatywa pozostaje po stronie rosyjskiej gdzieś od listopada ubiegłego roku po wycofaniu się wojsk rosyjskich z prawego brzegu Dniepru i Rosjanie tej inicjatywy nie utracili, nie oddali do dnia dzisiejszego. I pomimo tego, że skutki tych rosyjskich działań ofensywnych są jednak marginalne i najbardziej odczuwalne w rejonie Bachmutu, to Ukraińcy na żadnym odcinku przez te ostatnie 5 miesięcy nie prowadzili działań zaczepnych, a ofensywnych już nie mówiąc. Dalej mamy konieczność pokazania państwom zachodnim, przede wszystkim Stanom Zjednoczonym czy państwom Europy Zachodniej, które istotnie wpływały na możliwości odtworzeniowe armii ukraińskiej, przekazując jej sprzęt ciężki w ostatnich miesiącach, ostatnich tygodniach, ale również duże zapasy amunicji, że to wsparcie ma znaczenie i prowadzi do właśnie odzyskania inicjatywy i w dalszej kolejności wyzwolenia obszaru okupowanego przez wojska rosyjskie. Dalej mamy konieczność wpłynięcia pozytywnie na morale własnych wojsk. Żołnierze cały czas mają świadomość tego, że walczą w obronie, a chcieliby z całą pewnością przejść do uderzenia. Wpływ pozytywny na społeczeństwo ukraińskie, które dotknięte jest przecież skutkami i oddziaływaniem działań wojennych na własnym terytorium, więc z tych wszystkich powodów ta operacja prędzej czy później odbyć się musi. Pytanie jest kiedy i gdzie, do tego przejdziemy. Jeżeli chodzi o ten element wojny informacyjnej, to wszystko ma miejsce, ale to jest elementem wstępnym do prowadzenia działań ofensywnych. W tym momencie Ukraińcy na wszelkie możliwe sposoby próbują zakłócić możliwości ustalenia przez przeciwnika miejsca, czasu, sił, jakie zostaną użyte do tej ofensywy. Jednocześnie próbują wpływać na państwa zachodnie do wzmocnienia własnego zaangażowania dla armii ukraińskiej, stąd też wypowiedzi o niedoborach amunicyjnych, rzeczywistych, ale one mają na celu skłonienie państw zachodnich do zwiększenia dostaw, stąd kolejne wypowiedzi o niedoborach, jeżeli chodzi o sprzęt ciężki, stąd teraz to bardzo poważne, intensywne ruszenie z tematem konieczności dostaw samolotów F-16 dla ukraińskich sił powietrznych i te wszystkie wypowiedzi, które się pojawiają ze strony ukraińskich decydentów politycznych czy wojskowych o tym, że ofensywa się rozpocznie, że ofensywa rozpocznie się na południu, że ofensywa rozpocznie się za kilka tygodni, że będzie w maju, że będzie w kwietniu, że wojska są już gotowe, że wojska się szkolą, że wojska będą gotowe i tak dalej. To wszystko jest element wojny informacyjnej, która ma na celu właśnie zasianie pewnego ziarna niepewności wśród rosyjskich analityków, rosyjskich dowódców, którzy będą musieli przecież na te działania ukraińskie w jakiejś formie odpowiedzieć, bo ich celem będzie po pierwsze zatrzymanie ukraińskich działań, a następnie wyprowadzenie kontruderzenia, jeżeli rzeczywiście te Ukraińcy zaatakowaliby jako pierwsi. A jakie są Twoje przewidywania odnośnie właśnie kierunków tej kontrofensywy oraz potencjalnego terminu? Czy wojska ukraińskie są gotowe na podjęcie takich działań, czy potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby uzyskać optymalną siłę uderzenia?
Tu nie mamy oczywiście wszystkich danych i nie sposób ich uzyskać. Te dane posiadają tylko Ukraińcy i być może wybrani partnerzy państw zachodnich, przede wszystkim Stany Zjednoczone. Co prawda pojawiły się w ostatnim czasie pewne przecieki, ale rzetelność, wiarygodność tych danych, która została opublikowana, budzi pewne wątpliwości, więc nie chcę tutaj komentować tej sprawy, bo nie sposób zweryfikować po prostu rzetelności, wiarygodności tych danych. Jeżeli chodzi o to, o czym wiemy, to rzeczywistość jest taka, że część ukraińskich brygad, która została zluzowana, wycofana z linii frontu albo nie brała po prostu udziału w działaniach wojennych w ostatnich tygodniach, ostatnich miesiącach przede wszystkim, była szkolona na terenie państw zachodnich i te szkolenia w większości już ukończyła i wraca bądź już wróciła na terytorium Ukrainy. Sprzęt ciężki, który został zadeklarowany w ostatnich miesiącach przez państwa zachodnie, tu mam na myśli przede wszystkim bojowe wozy piechoty, pojazdy opancerzone i czołgi, ten sprzęt w zdecydowanej większości już również na Ukrainę trafił, a kolejne jego elementy będą trafiały na Ukrainę w kolejnych tygodniach. Co wskazuje nam na to, że w niedalekiej przyszłości, maksymalnie kilku tygodni, Ukraińcy powinni być gotowi do przeprowadzenia takich działań, jeżeli chodzi o sprzęt, który mieliby do dyspozycji oraz oddziały, które przeszły stosowne szkolenia. Aczkolwiek tu wchodzą w grę inne elementy, jak kwestia logistyki, kwestia koncentracji sił, kwestia dokończenia szkoleń już na miejscu, kwestia tego, czy ten sprzęt rzeczywiście trafił już w całej swojej masie, jakiej miał trafić na Ukrainę, czy też nie. Kwestia tego, jak silne było zaangażowanie wojsk ukraińskich na tych gorących, aktywnych odcinkach frontu, przede wszystkim pod Bachmutem, jak duże są ukraińskie straty amunicyjne, bo dość intensywnie i poważnie mówi się o tym, że Ukraińcy mają duże niedobory amunicyjne, a mając niedobory amunicyjne, trudno jest prowadzić działania ofensywne, więc to wiele jest niewiadomych, aczkolwiek wychodzi na to, że Ukraińcy mogliby być gotowi do przeprowadzenia szerokiej operacji ofensywnej gdzieś pomiędzy drugą połową kwietnia, czy nawet majem, a lipcem, sierpniem tego roku, więc mamy rozpiętość 3-4 miesięcy, to okienko, w którym Ukraińcy mogliby i powinni przeprowadzić działania ofensywne, później już zacznie się jesień i okres niesprzyjający do prowadzenia działań ofensywnych w rejonie, w którym te działania są spodziewane. Więc to tyle, jeżeli chodzi o możliwości. Jeżeli chodzi o miejsce, bo o czasie już mówiłem, to siłą rzeczy oczy wszystkich skupiają się na froncie południowym, w rejonie pomiędzy Zaporożem a Donieckiem, do czego przejdę zaraz, ale patrząc na cały odcinek frontu, od Zaporoża, czy też od linii Dniepru, na wschód od Chersonia, aż pod okolice Dworicznej, Kupiańska, Swatowa na północy, no to działania ukraińskie na froncie północno-wschodnim są raczej mało prawdopodobne, bo tam Ukraińcy próbowali już przełamywać rosyjskie linie obronne w rejonie wspomnianego Swatowa i Kreminnej przez kilka miesięcy i to zakończyło się niepowodzeniem. Tam jest dosyć słabo rozbudowana sieć dróg, tam mamy rosyjskie umocnienia i przede wszystkim prowadzenie tam działań ofensywnych, nawet zakończonych powodzeniem, nie przyniesie politycznego skutku o charakterze prestiżowym tej rangi, której Ukraińcy by potrzebowali, żeby pokazać Zachodowi, że to wsparcie się liczy, bo odzyskaliby kilkadziesiąt niewielkich wsi, 2-3 niewielkie miasta, miasteczka, doszliby do granicy rosyjsko-ukraińskiej, gdzie działań by kontynuować już nie mogli, bo widzimy wyraźnie, że Ukraińcy nie zapuszczają się na terytorium Federacji Rosyjskiej, nie prowadzą tam działań ofensywnych poza działaniami sabotażowymi, dywersyjnymi i uderzeniami z wykorzystaniem lotnictwa czy też dronów. Działania w rejonie Kreminny, analogiczna sytuacja. To pozwoliłoby może na oskrzydlenie w dalszej kolejności Ługańska, ale znowu mamy tam rzeki, mamy później potencjalne wejście w teren zurbanizowany aglomeracji miejskiej, jaką jest Ługańsk i niesprzyjającą ludność w przytłaczającej większości siłą armii ukraińskiej, więc znowu małe korzyści, a duże ryzyko uwikłania się w ciężkie walki miejskie. Działania w rejonie obwodu Donieckiego, czy uderzenie na sam Donieck, w rejonie Gorłówki. Tu mówi się o tym, że Ukraińcy mogliby próbować zaatakować i oskrzydlić wojska rosyjskie zaangażowane w rejonie Bachmutu. Moim zdaniem scenariusz prawdopodobny i on miałby jakiś wyraz sukcesu prestiżowo-propagandowo-politycznego. Pokazałby, że te wielomiesięczne rosyjskie starania co do zdobycia Bachmutu okazały się płonne, bo jednak Ukraińcy ten obszar zajęli, odzyskali, wyzwolili w wyniku własnych działań kontrofensywnych. No ale z drugiej strony to
mocno nie ucierpią na tym siły rosyjskie, z uwagi na to, że dosyć szybko ten front mógłby być ustabilizowany gdzieś w rejonie właśnie Gorłówki Popasnej i wchodzimy dalej w ciężkie walki miejskie. Analogiczna sytuacja z uderzeniem frontalnym na Donieck. Więc siłą rzeczy przechodzimy do obszaru pomiędzy Zaporożem a Donieckiem, do obszaru stepowego, gdzie uderzenie ukraińskie jest najbardziej prawdopodobne, co nie znaczy, że jest pewne. I tam mamy największą korzyść dla armii ukraińskiej w postaci potencjalnego przecięcia korytarza lądowego łączącego Półwysep Krymski z Federacją Rosyjską, z Rostowem nad Donem. I z punktu widzenia właśnie tego prestiżu, wymiaru, znaczenia politycznego dla ewentualnych rozmów pokojowych co do zakończenia czy zawieszenia działań wojennych, ten sukces na tym odcinku miałby największe znaczenie. Największe znaczenie miałby również dla państw zachodnich, żeby pokazać, że te działania ze strony wojsk ukraińskich są po prostu znaczące i nie mamy do czynienia z wyzwalaniem niewielkich miejscowości gdzieś na Dalekim Wschodzie, o których mało kto słyszał. Więc wracamy do frontu zaporowskiego, czy styku odcinka zaporowskiego i donieckiego, gdzie to uderzenie jest najbardziej prawdopodobne. Tam mamy szereg pozytywów i szereg negatywnych czynników, które mogłyby wpłynąć na powodzenie tej ukraińskiej operacji, ale do tego z całą pewnością przejdziemy później. W każdym razie ten odcinek jest najbardziej perspektywiczny, jeżeli chodzi o potencjalny kierunek, na którym ukraińskie wojska mogłyby przejść do działań ofensywnych, ale mam tu na myśli wymiar sukcesu o charakterze prestiżowym, o charakterze znaczenia politycznego dla tej ofensywy, bo wszystkie pozostałe odcinki zakończyłyby się odzyskaniem niewielkiego czy większego terenu, ale nie miałyby gruntownego, znaczącego znaczenia dla dalszego przebiegu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ta po prostu byłaby kontynuowana. A jak wygląda układ sił, jeżeli chodzi o tą potencjalną kontrofensywę? Czy wiemy, czy są jakieś szacunki ekspertów pozwalające stwierdzić, czy Ukraina w ogóle posiada odpowiedni potencjał ofensywny, żeby dokonać jakiegoś dużego przełamania i ten sukces odnieść? Z drugiej strony, jak wyglądają przygotowania wojsk rosyjskich, bo przecież nie jest to żadną tajemnicą, że Ukraina do tej kontrofensywy się szykuje. Jakie są więc działania zapobiegawcze, zabezpieczające strony rosyjskiej? Czy widzisz w ogóle szansę na odniesienie też tego sukcesu przez Ukrainę? Szanse oczywiście istnieją, jeżeli tylko przeciwnik zostanie zaskoczony, to może w dalszej części mojej wypowiedzi do tego wrócimy, albo w kolejnym twoim pytaniu. Jeżeli chodzi o ten potencjał sił, to jak się wydaje, mamy pewną równowagę sił pomiędzy wojskami ukraińskimi i rosyjskimi. Zarówno w wymiarze ludzkim sił zaangażowanych w tym momencie na poszczególnych odcinkach. Tu Ukraińcy co prawda mają nadal przewagę liczebną, ale w grę wchodzi też potencjał sprzętowy i tu warunki są dosyć zbliżone, jeżeli chodzi o choćby liczbę czołgów, transporterów opancerzonych. Rosjanie mają przewagę w artylerii, w liczbie sztuk haubic samobieżnych czy też holowanych. Mają przewagę, jeżeli chodzi o potencjał amunicyjny do własnej artylerii, ale z drugiej strony ta artyleria ukraińska jest celniejsza, jest nowocześniejsza i w ten sposób ta przewaga rosyjska jest w jakiś sposób wyrównywana, kompensowana przez siły ukraińskie. Ukraińcy mają przewagę, jeżeli chodzi o morale własnych wojsk, o ich wyszkolenie, natomiast niekoniecznie jest tak, że mają przewagę, jeżeli chodzi o doświadczenie, bo część tych rosyjskich, ukraińskich żołnierzy, która szkoliła się na Zachodzie, nie brała wcześniej udziału w działaniach wojennych. Pojawiały się takie głosy, że część z tych żołnierzy, która miała być szkolona na zachodnich czołgach, pierwszy raz w życiu widziała tego typu pojazdy i musiała być szkolona od podstaw, aczkolwiek część z tych czołgistów to rzeczywiście byli doświadczeni żołnierze wcześniej służący w elitarnych ukraińskich brygadach pancernych. Więc mamy tam pewnego rodzaju przemieszanie, jeżeli chodzi o ten element ludzki po stronie ukraińskiej. Więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyrównaniem sił, wyrównaniem potencjałów na wszystkich odcinkach frontu. Celem dla Ukraińców będzie to, żeby na tym wybranym odcinku, gdzie przeprowadzą działania ofensywne, uzyskać przewagę liczebną, przewagę materiałową, przewagę sprzętową i korzystając z tego wspomnianego przeze mnie elementu zaskoczenia, przełamać tam pozycje rosyjskie i następnie wejść na rosyjskie zaplanowanie
zaplecze, doprowadzić do kaskadowego załamania się linii frontu i uzyskać powodzenie planowanej operacji, która, no, jak się wydaje, będzie prowadzona na odcinku południowo-zachodnim, chociaż rzeczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest żadna pewność. No, chciałem zapytać jeszcze jedno z pytań zawartych w poprzednim pytaniu, mianowicie o stan przygotowań Rosji do tej kontrofensywy. Rosjanie są doskonale świadomi tego, że ten najbardziej prawdopodobny kierunek działań ukraińskich jest właśnie na froncie południowo-zachodnim pomiędzy Zaporożem a Donieckiem. Przygotowywali się do tego od wielu miesięcy. Mamy tam rozbudowaną sieć umocnień, 3 następujące po sobie rozbudowane ciągi inżynieryjne linii umocnionych. Mamy tam rosyjskie jednostki, które nie biorą udziału w działaniach zaczepnych i przygotowywane są i pozostawione na tym obszarze tylko do tego, aby potencjalnie odpierać ukraińskie działania ofensywne. Mamy w ostatnich tygodniach przerzucenie elementów wojsk powietrzno-desantowych wcześniej zaangażowanych na froncie północno-wschodnim na odcinek południowy właśnie, aby zabezpieczyć, wzmocnić ten obszar na wypadek działań ukraińskich. Mamy cały czas następujące po sobie prace inżynieryjne, czy to na froncie zaporowskim, czy na zachodnim odcinku obwodu donieckiego, czy nawet na samym Półwyspie Krymskim, co może w tym momencie budzić lekkie zdziwienie, bo próba desantu ukraińskiego na samym Krymie jest mało prawdopodobna, ale widać, Rosjanie jednak próbują zabezpieczać się na taką ewentualność, bądź mają po prostu do czynienia, mówiąc kolokwialnie, z jakimś wielkim wałkiem finansowym i ktoś próbuje wykorzystać w Federacji Rosyjskiej pieniądze, które płyną do prowadzenia tego typu prac inżynieryjnych i stąd te przygotowania na samym Krymie. Moim zdaniem działania bezpośrednie na Półwyspie są mało prawdopodobne. To mogłoby nastąpić dopiero w momencie, kiedy Ukraińcy do samego Półwyspu dotarliby z północy. Później można myśleć o jakimś desancie. W każdym razie te prace inżynieryjne rzeczywiście po stronie rosyjskiej trwają. Rosjanie mają świadomość tego, gdzie może nastąpić ukraińskie uderzenie, czy na jakim odcinku, czyli na dosyć szerokim odcinku pomiędzy Zaporożem a Donieckiem. Dokładnie nie wiedzą gdzie i tu wszystko będzie szło o to, żeby Rosjan zmylić, i nie wiedzą kiedy, też znowu wszystko będzie szło o to, żeby Rosjan zmylić. Więc będziemy mieli do czynienia z jakimiś działaniami po stronie ukraińskiej, które mogą rozpocząć się w każdej chwili na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy. Mało prawdopodobne, żebyśmy mieli do czynienia z jednym nagłym uderzeniem całą siłą na wybranym odcinku. Raczej będą następowały po sobie kolejne uderzenia mylące, uderzenia pomocnicze, coś na kształt tego, co miało miejsce we wrześniu, kiedy Rosjanie byli przekonani co do tego, że Ukraińcy uderzą na terenie obwodu chersońskiego i tam skierowali swoje główne siły. We wrześniu Ukraińcy rzeczywiście tam uderzyli i zostali dosyć szybko zatrzymani po wbiciu się w pozycje rosyjskie na głębokość raptem kilku kilometrów, ale kilka dni później inne siły ukraińskie uderzyły na terenie obwodu charkowskiego w nieprzygotowanych do tego kompletnie Rosjan. Właściwie weszły w próżnię, bo tam wojsk rosyjskich po prostu nie było, gdyż Rosjanie większość swoich sił rzucili do zabezpieczenia obwodu chersońskiego. Więc brak sukcesu pod Chersoniem doprowadził do dużego, znaczącego sukcesu na terenie obwodu charkowskiego. Znowu element zaskoczenia, który był podstawą do uzyskania przewagi i przełamania na tamtym obszarze. Te same Ukraińcy będą chcieli, muszą uzyskać na terenie obwodu prawdopodobnie zaporowskiego czy donieckiego, gdzie chcieliby prowadzić działania ofensywne. To, co jest istotne, to jest to, co ma miejsce już teraz, czyli ta wojna informacyjna. Z całą pewnością ma miejsce już jakaś forma przygotowań co do izolacji pola walki, bo pojawiają się coraz częściej informacje o ostrzałach pozycji artyleryjskich wojsk rosyjskich, o ostrzeliwaniu składów zaopatrzenia, o ostrzeliwaniu sztabów, baz paliwowych, o atakowaniu dalekiego zaplecza rosyjskiego, miejsca koncentracji wojsk rosyjskich. Mieliśmy kilka tygodni temu uderzenia rakietowe czy z wykorzystaniem dronów na Dżanko i na Krymie, gdzie przebiegają główne nitki kolejowe, przez które Rosjanie zaopatrują własne wojska na terenie frontu południowego. Niezwykle istotne będzie dla Ukraińców sparaliżowanie tego miejsca i na pewno to nastąpi niedługo przed rozpoczęciem faktycznych działań ofensywnych. Do tego będziemy mieli
mieli w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach poprzedzających te działania, intensyfikację tych działań o charakterze izolacji pola walki, działania rozpoznawcze, następnie uderzenia mylące, uderzenia pomocnicze, do tego trwająca nieustannie wojna informacyjna mająca na celu zmylenie przeciwnika i dopiero wówczas, kiedy ten zostanie osłabiony, zostanie zmylony, a nawet wcześniej Ukraińcy być może będą chcieli nakłonić Rosjan do tego, żeby to oni pierwsi uderzyli, bo już tylko na marginesie powiem, że ta równowaga sił powoduje, iż jedna i druga strona ma potencjał do tego, żeby uderzyć. Wszystko idzie o to, żeby lepiej to uderzył pierwszy przeciwnik, wykrwawił się na pozycjach obronnych, a następnie można by było wyprowadzić własne kontruderzenie, kontrofensywę. Świadomi są tego Ukraińcy, świadomi są tego Rosjanie. Pytanie, na kim w tym momencie jest większa presja czasu i presja polityczna, żeby uderzyć? Moim zdaniem raczej na Ukraińcach, ale oni z całą pewnością będą dążyć do tego, żeby w jakiś sposób sprowokować Rosjan do pierwszego uderzenia, wykrwawienia się i następnie ułatwienia zadania własnym wojskom, które przejdą do kontruderzenia. Te wszystkie elementy będą poprzedzały faktyczną główną operację ukraińską, która rozpocznie się na wybranym przez Ukraińców odcinku. Wariantów tej ofensywy Ukraińcy z całą pewnością przygotowali kilka, jeżeli nie kilkanaście, i mało prawdopodobne, żeby już teraz był jeden plan od A do Z, że to uderzenie nastąpi dokładnie tu i dokładnie tam, w godzinie tej i tej, w dniu tym i tym, bo wszystko będzie zależało od rozwoju wypadków, od potencjału rosyjskiego na wybranych odcinkach. To moim zdaniem będą wielkie zmiany i dopiero na kilka dni przed faktycznym przeprowadzeniem tej operacji jakiś plan zostanie wybrany. Ale tu w grę wchodzić będzie jednak wiele czynników, które mogą utrudniać Ukraińcom te zadania i zakładam, że do tego za chwilę przejdziemy. Tak, no właśnie, możesz powiedzieć kilka słów na temat przeszkód, na temat potencjalnych, że tak powiem, miejsc wrażliwych w całym procesie przeprowadzania tej kontrofensywy, planowania i tak dalej. Co może kolokwialnie pójść nie tak? No, kolokwialnie nie tak może pójść wiele rzeczy. Może pójść nie tak sam obsek i już na poziomie planowania, koncentracji Rosjanie w jakiś sposób dowiedzą się, gdzie to uderzenie mogłoby mieć miejsce i najpierw czy to wyprowadzą atak uprzedzający, czy dokonają ostrzału prewencyjnego miejsc koncentracji, czy też po prostu wzmocnią dane odcinki, które będą zagrożone uderzeniem ukraińskim. I to może nastąpić na wiele różnych sposobów, choćby żołnierze ukraińscy, którzy będą koncentrować się w rejonie uderzenia, mogą po prostu z niefrasobliwości zrobić jakieś zdjęcia, prowadzić rozmowy telefoniczne. Rosjanie nasłuchują, mają również swoich szpiegów, którzy będą im donosić o ukraińskiej aktywności. Śledzą również media społecznościowe, gdzie przeciwnik wrzuca po prostu zdjęcia, bo jedna i druga strona to robi, używając mediów społecznościowych, często publikuje zdjęcia, które mogą prowadzić do różnych nieszczęść ze śmiercią autorów tychże zdjęć włącznie. Więc to jest pierwszy element. Po drugie, mamy możliwość tego, że Ukraińcy będą mieli problemy z uzyskaniem izolacji pola walki, co jest niezbędne do tego, aby następujące po tym uderzenie mające na celu przełamanie pozycji rosyjskich miało miejsce. Jest to związane przede wszystkim z tym, że Ukraińcy nie mają lotnictwa wojskowego właściwie, nie mają nowoczesnego lotnictwa, nie mają przewagi powietrznej i nawet rzucenie do walki tego lotnictwa, które mają, które uzyskali po przekazaniu choćby MiG-29 przez Polskę, no to nie są siły, które umożliwią uzyskanie przewagi powietrznej na wybranym odcinku i następującą po tym izolację pola walki z wykorzystaniem lotnictwa. Możliwe jest również to, że Ukraińcy nie dokonają odpowiedniego rozpoznania pozycji przeciwnika, ten zdąży rozlokować się w innych miejscach i przerzucić własne jednostki na wybrane odcinki, gdzie będą atakować dopiero wówczas, kiedy to uderzenie nastąpi lub chwilę przed nim, więc to rozpoznanie też będzie musiało być przeprowadzone niemalże w ostatniej chwili. Możliwe jest to, że ta izolacja pola walki będzie po prostu nieskuteczna w tym wymiarze, że nie uda się zniszczyć rosyjskich punktów dowodzenia, baz zaopatrzeniowych, baz paliwowych, stanowisk strzeleckich, czy miejsc koncentracji rosyjskich rezerw odwodów, które będą miały na celu zlikwidowanie ukraińskich przyczółków i kontratakowanie w celu szybkiego
zatrzymania ukraińskich uderzeń. Mamy wreszcie możliwość ziszczenia się takiego scenariusza, jaki miał miejsce w obwodzie chersońskim, że Ukraińcy wyprowadzą własne uderzenia, przełamią pierwszą linię rosyjskich umocnień i wejdą na głębokość kilku kilometrów, ale dalej zostaną zatrzymani. I kolejne uderzenia na tym kierunku nie doprowadzą do ziszczenia się optymistycznego scenariusza, czyli przełamania kolejnych rosyjskich linii. Nastąpi pewnego rodzaju kulminacja, osłabienie własnego potencjału i stopniowe wypieranie Ukraińców z odzyskanego już terytorium. Więc tu będzie bardzo wiele czynników musiało się jednocześnie ziścić, aby ta operacja zakończyła się całkowitym powodzeniem. Tu jest potrzebna silna przewaga liczebna wojsk nacierających, przewaga sprzętowa, przewaga artyleryjska, amunicyjna, uzyskanie izolacji pola walki, dobre rozpoznanie pozycji przeciwnika, pełny obsek wcześniej, aby wróg nie mógł przechwycić komunikatów i dojść do tego, gdzie ma miejsce uderzenie. No i przede wszystkim koncentracja musi odbyć się w sposób płynny, rzetelny i szybki, a biorąc pod uwagę obszar, gdzie Ukraińcy będą musieli się koncentrować, to będzie niezwykle trudne. Bierzmy pod uwagę to, że mamy tam step, mamy obszar, gdzie jest tylko jedno duże miasto, czyli Zaporoże. Trudno tam będzie ukryć kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, kilkaset do kilku tysięcy pojazdów zmechanizowanych i pancernych. Rosjanie też mają swoje rozpoznanie, tam rosyjskie drony będą krążyć. Trudno sobie wyobrazić, gdzie ten sprzęt mógłby być ukryty, tak samo bazy zaopatrzeniowe, bazy paliwowe, gdzie ukryć to zaopatrzenie, gdzie ukryć amunicję, tak aby przeciwnik nie zorientował się co do tych przygotowań. To wszystko są czynniki, które mogą utrudnić czy nawet na pewnym poziomie uniemożliwić ziszczenie się scenariusza optymistycznego, czyli zakończenia się powodzeniem tej operacji. Wreszcie Rosjanie mogą po prostu z wykorzystaniem własnych odwodów, własnych rezerw zaatakować te miejsca, gdzie Ukraińcy uzyskają przewagę i wejdą w rosyjskie linie, następnie je zlikwidować i znowu kwestia izolacji pola walki. Jeżeli Ukraińcom nie uda się wyizolować miejsc koncentracji przeciwnika, zniszczyć dróg, którymi będą poruszały się rosyjskie kolumny, zniszczyć mostów, wiaduktów, tak aby uniemożliwić, też utrudnić Rosjanom przerzut własnych wojsk, to wszystko będzie bardzo trudne i ta operacja może zakończyć się nie po myśli wojsk ukraińskich, ale miejmy świadomość tego, że Ukraińcy są o tym doskonale świadomi i z całą pewnością planując tę operację mają na uwadze to wszystko, o czym ja powiedziałem i wiele, wiele innych czynników. Aczkolwiek tu rzeczywiście w grę będzie w grę wchodziła również kwestia gotowości co do podejmowania ryzyka. Bo najbardziej optymistyczny wariant ofensywy byłby taki, że Ukraińcy uderzyliby rzeczywiście z rejonu Orechowa na południe od Zaporoża, gdzieś w kierunku Tokmaku, Melitopola i jednocześnie przeprowadziliby drugą symultaniczną operację w postaci przekroczenia Dniepru, czy to na wysokości Enerhodaru, czy na wysokości Nowej Kachówki. Uchwycili przyczółek na lewym brzegu rzeki i z tych dwóch kierunków nacierali na pozycje rosyjskie. Rosjanie nie do końca byliby wtedy świadomi, gdzie idzie główne uderzenie, a gdzie pomocnicze. Musieliby podzielić własne siły, co dawałoby Ukraińcom możliwości do uzyskania przewagi, ale znowu plan najbardziej optymistyczny i perspektywiczny, jednocześnie najbardziej ryzykowny, bo przyczółki można dosyć łatwo zniszczyć, można zniszczyć przede wszystkim przeprawy. Rosjanie mogliby się pokusić o wysadzenie czy też zbombardowanie tamy w Nowej Kachówce i zalania obszaru, gdzie Ukraińcy by się desantowali na południe od Nowej Kachówki. Rosjanie mają przewagę powietrzną i znowu trudno jest sobie wyobrazić budowanie przyczółków na drugim brzegu rzeki, jeżeli Rosjanie mają panowanie w powietrzu. To wszystko są czynniki, które Ukraińcy z całą pewnością muszą i mają moim zdaniem na uwadze. No i ostatnie pytanie. Wspomniałeś o skłonności do ryzyka. No właśnie, czy nie jest tak, że to będzie ostatnia kontrofensywa, na którą Ukraińców będzie stać pod względem przede wszystkim sprzętowym? Bowiem z zachodu dobiegają już takie, można powiedzieć, zapowiedzi, głosy o tym, że przecież no, stoki amunicyjne świecą pustkami. Europa tak naprawdę mocno nie zwiększyła produkcji amunicji artyleryjskiej, zwłaszcza no, Stany Zjednoczone zwiększyły, ale nie na tyle, aby po prostu te deficyty amunicji zniwelować. Czy to nie jest potencjalnie ostatnia potencjalna ofensywa, która może zadecydować o losach wojny, przez co Ukraińcy tu
tutaj, no, można powiedzieć, postawią wszystko na jedną kartę i albo tym razem, albo wcale i wojna będzie po prostu w jakimś tam trybie w miarę statycznym, okopowym się odbywać. Patrząc przez pryzmat doświadczeń ponad roku wojny, Ukraińcy nie do końca mieli skłonność do podejmowania ryzyka, bo te dwie główne operacje ofensywne na terenie obwodu charkowskiego i chersońskiego nie były do końca działaniami o charakterze mocnego ryzyka, zwłaszcza na terenie obwodu charkowskiego. Ukraińcy nie zaryzykowali i nie doprowadzili do okrążenia wojsk rosyjskich i odcięcia i zniszczenia, tylko jednak umożliwili im w pewnym momencie wycofanie się ku własnym liniom, nie domykając pewnych worków, które się tworzyły. Również na Chersońszczyźnie Rosjanie w sposób, tu już właściwie w pełnym porządku, wycofali się na drugi brzeg rzeki i nie mieliśmy tam nawet próby izolacji i utrudnienia, umożliwienia Rosjanom prowadzenia tego typu manewrów odwrotowych. Aczkolwiek zgadzam się z tym, co powiedziałeś przed chwilą, i tu rzeczywiście to ryzyko, iż w 2024 roku Ukraińcy będą mieli znaczne problemy, jeżeli chodzi o możliwości kontynuowania wojny, są rzeczywiste. To znaczy, z jednej strony mamy niemalże pewność co do tego, że to te możliwości zaopatrywania Ukraińców, zwłaszcza sprzęt ciężki, w czołgi, transportery opancerzowane, bojowe wozy piechoty, to wszystko zbliża się do ściany, zwłaszcza jeżeli chodzi o potencjał państw europejskich. Ten sprzęt poradziecki niemal w całości został już przekazany, jaki mógł. Sprzęt produkcji zachodniej, którego jest relatywnie mało, również w większości został już lub zostanie niedługo przekazany armii ukraińskiej. Na placu boju pozostaną już właściwie tylko Amerykanie z własnym potencjałem, jeżeli chodzi o ich sprzęt wojskowy, zwłaszcza czołgi Abrams, które mogliby oczywiście ukraińskiej armii przekazywać, ale jak widzimy wyraźnie, przez ponad ostatni rok raczej skupiali się Amerykanie na tym, żeby to państwa europejskie w przyzwyczajającej większości przekazywały sprzęt ciężki Ukrainie i żeby to właśnie na Europie był ten główny ciężar wojny toczonej pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą. Zapowiedź przekazania 30 czy 30 kilku Abramsów jest póki co tylko zapowiedzią. Te czołgi jeszcze na Ukrainę nie trafiły i nie trafią w najbliższym czasie. Przy czym ta liczba jest po prostu niewielka. Czy Amerykanie zdecydowaliby się na zwiększenie tego potencjału? Moim zdaniem nie, bo mamy za pasem wybory w 2024 roku i urzędujący prezydent musi mieć na uwadze to, że to zwiększenie potencjału wsparcia dla Ukrainy byłoby prawdopodobnie mocno niepopularne wśród jego przeciwników, co z całą pewnością będzie wykorzystywała jego konkurencja. Niezależnie od tego, czy będzie to Trump, czy jakikolwiek inny amerykański polityk, to będzie on na polu rywalizacji wewnętrznej wykorzystywał właśnie zaangażowanie amerykańskie i koszt tego zaangażowania na Ukrainie. Podobnie, jeżeli chodzi o możliwości dostarczania amunicji, zwłaszcza artyleryjskiej, te również w 2024 roku będą się raczej zmniejszać niż zwiększać. Więc rzeczywiście Ukraińcy w tym momencie są na takiej pozycji, że muszą te operacje przeprowadzić, bo jeszcze mogą cokolwiek uzyskać po jej ewentualnym powodzeniu i skłonić państwa zachodnie do dokończenia tych dostaw, które jeszcze są możliwe. W 2024 roku raczej będziemy zbliżali się do momentu kulminacyjnego i konieczności prowadzenie jakiejś formy rozmów pokojowych, więc wszystko to, co Ukraińcy zdołaliby uzyskać, jaki obszar zdołaliby wyzwolić, to ten obszar byłby już ich i mieliby silne karty przetargowe w trakcie potencjalnych rozmów pokojowych z Federacją Rosyjską, bo że te prędzej czy później będą musiały się odbyć w tej czy innej formie, no nie jest żadną wielką tajemnicą. Scenariusz, w którym Ukraińcy prowadzą wojnę i dochodzą do decydującego zwycięstwa, wyzwalają cały obszar w wyniku działań zbrojnych, jest niezwykle mało prawdopodobny. Z drugiej strony scenariusz, w którym Rosjanie pobiją armię ukraińską, podejdą pod Dniepr czy później pod Kijów, to jest równie surrealistyczny scenariusz, więc siłą rzeczy jedna i druga strona będzie zmuszona do jakiejś formy pertraktacji, ale istotne jest to, jaki stan posiadania obie strony będą miały w przededniu tychże rozmów pokojowych. Stąd też Ukraińcy tę operację muszą przeprowadzić, bo tak jak powiedziałem, jest szereg czynników, który skłania mnie do tego typu opinii i ta potencjalne zmniejszenie wsparcia ze strony Zachodu w przyszłym roku również jest jednym z czynników, który będzie skłaniał Ukraińców do aktywniejszego prowadzenia działań wojennych w 2023. Tak, aby jeszcze pokazać Zachodowi, że może warto jednak zintensyfikować to wsparcie,
starcie może warto rozkręcić produkcję, może warto pomyśleć nad tym, czy 2024 rok nie byłby rokiem decydującego ukraińskiego zwycięstwa, gdyby to wsparcie zostało zwielokrotnione i gdyby jakimś cudem państwa zachodnie teraz dokonały cudów i uruchomiły produkcję broni i amunicji. Scenariusz mało prawdopodobny, ale no nie należy go wykluczać. Więc Ukraińcy muszą siłą rzeczy prowadzić działania ofensywne i te rozpoczną się w niedalekiej przyszłości, gdzieś do okolic lata 2023 roku. Dziękuję, Michale. To na dzisiaj tyle. Pierwszy odcinek nowej serii, w której Michał Nowak komentuje dla Państwa ważne wydarzenia z frontu, z perspektywy takiej dalszej, z perspektywy również politycznej. Myślimy nad tytułem naszego programu. Jeżeli macie Państwo jakieś sugestie, zachęcamy do dzielenia się nimi w komentarzach. Dziękuję Ci, Michale, za uwagę, za Twój czas. Dziękuję również i jednocześnie poza tym dołączeniem się z mojej strony co do prośby o Państwa sugestie co do nazwy tego cyklu, to jednocześnie prosiłbym Państwa o ewentualne propozycje co do tematów naszych kolejnych spotkań. Chcielibyśmy krążyć wokół tematyki wojny rosyjsko-ukraińskiej, aczkolwiek w wymiarze nieco szerszym niż bieżące omawianie sytuacji, bo to będzie nadal miało miejsce w kolejnych odcinkach raportu z frontu. Te jednak stosunkowo szybko się dezaktualizują, bo sytuacja jest dynamiczna. Chcielibyśmy, aby ten nowy cykl miał trochę inny charakter i abyśmy mogli tutaj omawiać zagadnienia o nieco większym potencjale czasowym aktualności tychże tematów, więc jeżeli są wśród Państwa osoby, które miałyby jakieś tematy na podorędziu, to bardzo prosimy o Państwa komentarze. Proszę również oczywiście o polubienie i skomentowanie tego nagrania w ten czy inny sposób, aby pomóc nam podbić algorytmy i walczyć z ich negatywnym wpływem na naszą działalność i jednocześnie dziękuję za Państwa dzisiejszą uwagę. Ja także dziękuję za Państwa czas i do zobaczenia.